Cześć, ja jestem Kobra, a to jest krótki materiał, w którym postaram się Wam pomóc, od czego zacząć czytanie książek z Gwiezdnych Wojen. Na początku trzeba nadmienić, że książki z Gwiezdnych Wojen dzielą się na dwa działy. Na dział legend oraz na dział kanon. Jeżeli chodzi o osoby, które dopiero zaczynają i oglądały tylko filmy, proponuję skupić się tylko na dziale kanonu, którym jest około 20 pozycji polskiego wydania książek z Gwiezdnych Wojen. W tym jest 7 części filmowych zrzuconych na papier. Jeżeli jednak chcecie spróbować czegoś więcej, to trzeba powiedzieć, że książki, które są w legendach, są to w większości osobne opowiadania. Nie mają one większego połączenia ze sobą, dlatego można je czytać wyrywkowo. Dopiero długie serie, które się pojawiły, to są w ostatniej erze, która jest w obecnej chwili w legendach, czyli Era Dziedzictwa. Jest tam seria Dziedzictwa Mocy oraz to jest seria Przeznaczenia Jedi. Serie, które posiadają po 9 książek. Ja osobiście, jeżeli miałbym zacząć czytać książki od nowa, myślę, że rozpocząłbym od samego początku, czyli od ery Starej Republiki. Są to książki, których data jest podana od 5000 do 900 lat przed wydarzeniami z Nowej Nadziei. Książki w większości, seria The Old Republic, związana z grą i tym, co się wokół niej dzieje, oraz dwoma kotorami, oraz seria Baina, która jest podstawową rzeczą, o którą powinien zahaczyć każdy fan. Jeżeli chodzi o serię Baina, podejrzewam, że te książki mają szansę znaleźć się w kanonie ze względu na zasadę dwóch, która była poruszona w pierwszej części Gwiezdnych Wojen w rozmowie między Mistrzem Windu i Mistrzem Jodą. Dalej, jeżeli chodzi o czytanie w tych legend, proponuję skupić się na erze powstania Imperium i na erze rebelii, gdyż są to książki, które mają większe lub mniejsze powiązanie z głównymi częściami Gwiezdnych Wojen. Trzeba jednak pamiętać, że jest to alternatywny świat Gwiezdnych Wojen w obecnej chwili stworzony przez Disney. I tak, jeżeli chodzi o fanów, załóżmy, serialu animowanego Wojen Klonów, proponuję, aby każdy zainteresowany zaczął czytać Komandosów Republiki. W Komandosach Republiki jest bodajże 5 książek. Są to książki o tytułach Bezpośredniego Kontraktu, Potrójnego Zera, Prawdziwych Barw, Rozkazu 66 oraz Komandosów Imperium Legionu 501. Książka ta zawiera wydarzenia, które opowiadają historię składu Omega. Jeżeli ktoś grał w grę Republic Commando, mamy tam do czynienia ze składem Delta. Te dwa składy, Delta i Omega, są przodującymi takimi, można powiedzieć, bohaterami w tych Wojnach Klonów, którzy mieli wpływ duży na to, co dzieje się w tych Wojnach Klonów i ich najważniejszych, można to powiedzieć, elementach. Dalej, jeżeli chodzi o kolejną serię, którą mógłbym polecić, jest to seria już z ery Nowej Republiki. Jest to seria X-Wingów. Seria właściwie, która
i jest dosyć taką sztywną serią, jeżeli chodzi o jej napisanie, ale mająca ten swoisty klimat, który odbiega troszeczkę od tych użytkowników mocy, a skupia się właściwie na tych gwiezdnych wojnach, czyli faktycznie walki tymi wszystkimi myśliwcami. Te trzy serie, które nadmieniłem, jest to taki dobry początek, od czego można zacząć czytanie książek z legend. Jest jeszcze jedna trylogia, której nie miałem okazji do tej pory przeczytać, a słyszałem, że jest bardzo dobra i prawdopodobnie będę dążył do pozyskania tych książek. Jest to trylogia Trauna. I to jest w obecnej chwili wszystko, co mogę powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to dajcie znać w komentarzach. Postaram się jak najszybciej odpowiedzieć, bądź też nagrać jakiś materiał odnośnie książek. Wszystkie książki, które posiadam, będą w opisie filmu. Jeżeli film się Wam podobał, zostaw kciuka, a ja dziękuję i cześć.